Dzisiaj w rozmowach w toku. Nie było go całą noc. Czy mnie zdradził? Czy twój partner wraca do domu nad ranem albo w środku nocy? Znika i wyłącza telefon, a ty zamiast pójść spać, zadręczasz się myślami, czy właśnie cię aby nie zdradza? Dziewczyny, które dziś zaprosiłam, taki scenariusz przerabiają regularnie. Czy mają się o co bać? Odpowiedź na to pytanie da im wykrywacz kłamstw. Zdradza się w sposób, albo się z kimś całuje, albo się z kimś uprawia seks. No to ja mam czyste sumienie. Co? Wariograf zwariował. Nie byłam tego taka pewna. Tego nie oszukasz. W takim razie zdradziłem cię. No to świetnie. Wiesz co, Lewcio, ja bym wolała wyjść. Rozmowy w toku. Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Partner Uli znika nie tylko na noce czy długie godziny. Jest kierowcą tira i każdego miesiąca nie ma go w domu przez 3 tygodnie. Ula ma obawę, że jej Staszek może wtedy robić bardzo złe rzeczy. Koledzy Staszka, jak mają postój na tirach, to chodzą na panie lekkich obyczajów za 20 euro. I boję się, że Staszek też mnie zdradza z tymi kobietami. Nigdy Uli nie zdradziłem z prostytutką i tyle mam w tej sprawie do powiedzenia. Tak z niedowierzaniem słuchasz tego? No... Bo wolałabyś usłyszeć, że jednak zdradził? Nie chciałabym tego usłyszeć, ale jednak serce podpowiada co innego. Że jednak miał wiele okazji do tego, żeby to zrobić, no, tak? Wiesz, to jest prawda, że miałeś wiele okazji. Oczywiście. Ale czy to znaczy, że zrobił? Są tak zwane klasyczne tirówy, tak? Czyli panie stoją na parkingach i po prostu czekają, aż podejść do jakiegoś mężczyzny, widzą i po prostu, że są wypici. Patrz na Stasia, kiwa głową. No tak kiwa jest. Głową, bo ja wiem, jak to jest. Ja miałem taki przypadek w ogóle w Anglii, kiedy stanąłem przed firmą. Nie zdążyłem sobie zablokować samochodu, czyli drzwi. Mhm. I w tym momencie weszła pani do mojego samochodu. Oczywiście na dworze było zimno i powiedziała do mnie tak, czy może się ogrzać. To mogło od razu ją wyrzucić, a nie żeby pozwoliła, żeby wszedł, tak? Żeby weszła. No nie, no nie mogłem się tak w taki sposób zachować, ponieważ pani powiedziała, że jest zimno, czy może się ogrzać. Wchodząc już, ja mówię, no okej, okay, to wejdź, ogrzej się. Ona weszła i zaproponowała mi seks. Ja powiedziałem, że nie jestem zainteresowany i tyle. Żaden mężczyzna nie odmówi, jeżeli kobieta proponuje seks. Ja od razu do Ulki zadzwoniłem wtedy i powiedziałem... Na pomoc, Ulu, ratuj! Nie, nie. Nie, nie, nie zadzwonił do mnie od razu, ja się dowiedziałam na następny dzień. No tak, no na następny dzień, no nie od razu, że wykonałem telefon, ponieważ byłem zmęczony po pracy, chciałem zjeść gdyby kolację. Gdyby był w porządku, zadzwoniłby od razu. Przy Ula? Niej. Tak. Ula, jest to jakaś kobieta, molestuje mnie. A to nic, weź, na następny dzień i w ogóle jeszcze tak, albo się... sobie weszła. Co, a kto to w ogóle był? Ustaliłeś? Czy to była ta, ja jak myślę, tam Ula była, nazywa nie, tak, pani? Kobieta była, bo... lekkich obyczajów. Tak, tak, taka z ulicy. Mhm. Nigdy nie korzystałem z usług. Pani żadnej, lekkich żadnych, tak, pani lekkich obyczajów. Bo u mnie sobie każą obrócić natomiast... tak, że nie musi płacić. Ja wiem, jaki on się robi, kiedy on wypije, tak? Jaki? Na amory mu się zbiera. Stasiu. No. A tu przytulić, tu kolaneczko, a jakaś ty śliczna, a daj kusiu. No co, nie wyprzesz się, że tak jest. No. Może nie do końca daj kusiu, nie? Ale, no nie, ale jest tak, ponieważ szanuję kobiety. I dobra. Szanuję kobiety, lubię z nimi rozmawiać, lubię być w ich towarzystwie. Taka jest i łapać prawa. Za kolanko. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie zdarzyło mi się jeszcze tak... Twoje kolanko łapie. Jak jest w moim towarzystwie, to moje. To tak. A co, jak on, ja mogę wiedzieć, jak on tam jest w trasie? Ale jemu się podoba twoje kolanko. Ula, no proszę cię. Nie, nie, nie. Jakieś obce kolana będzie to cykał. Przepraszam bardzo. I to są jego słowa. On nieraz mi to mówił. Że? Że on kocha wszystkie kobiety świata. Stasiu, sam sobie to zrobiłeś. No, bo taka jest prawda. No nie rozumiesz, że to jest po prostu uczciwy człowiek? No. Nie ma takich. No to po co się z nim związałaś? Proszę cię, no ulaj. Masz taką na świadomość, jego amory. Że się... No, wcześniej to nawet 3 godziny. Amorów i w ogóle. A teraz? Ukryciło mu się.
Znaczy nie, to nie jest tak. Na początku jak w każdym związku, no, jest płomień, później ten płomień przygasa i znów... Czyli mamy popioły teraz. Właśnie dlatego no, się spotykamy w tym programie, a tam jest koperta. Nie ma tych popiołów. Nie ma? Nie. Nie, Ile razy było, że ja sobie... Nawet nie zdążyłam tego, bo po prostu jest tak, że na przykład... Bo mamy kawalerkę, tak? Tak. I... jeden pokój większy, oczywiście szafy, ja chcę się w coś przebrać, on... No wiesz co, ale mogłabyś schudnąć, patrz na siebie, jak ty wyglądasz. Aj, nigdy ci tak nie powiedziałam. No nie, wcale. Ula, nigdy ci tak... Powiedziałeś. Nie, przypominam tak. sobie takie rzeczy. Ale powiedziałeś, ty nie musisz tego pamiętać, ja takie rzeczy pamiętam. Byłoby smutne. Tak. Dobrze, mamy trochę tutaj przeciwko temu Staszkowi. Nazbierałaś takich domysłów bardziej niż dowodów. Nie, chociaż... bo jest dowód jeden. No. Jak byliśmy na imprezie, tak, u znajomych, poszliśmy do ciotki właśnie jego kolegi, tak. Tam oczywiście piwko było, później on sobie z nimi jeszcze dłużej posiedział, ja poszłam spać, on z nimi sobie dłużej posiedział, jeszcze tam poszło na pewno coś do picia. Przyszedł do mnie do pokoju, tak? A to, że w bloku, no to jeden pokój koło drugiego, tak? Położył się i oczywiście jak po alkoholu bierze mu się na amory, tak? Przytulił się, no chodź, no chodź, no chodź, nie? Nie, bo jesteśmy u kogoś innego, nie wypada, tak? To później z wielkim fochem obrócił się do mnie plecami i powiedział, że skoro ja mu nie chcę dać, to sobie zadzwoni do takiej, która mu da. Nie pamiętam, byłem za pijany. Dobra, nie komentujmy tego, bo to nie ma co, nie, Stasiu? Sorry. No. Mogę otwierać? Pewnie. Pierwsze pytanie, które padło w trakcie badania, dotyczyło tej tajemniczej kobiety, która chciała ogrzać się w twoim samochodzie. Czy uprawiałeś z tą kobietą seks? Odpowiedziałeś? Nie. Co tak posmutniałaś? Nie, ulżyło mi. I zbieramy siły na... Kolejne pytanie. Czy w trakcie związku z Ulą płaciłeś innej kobiecie za usługi seksualne? Powiedziałeś, że... Nie płaciłem. Co zarejestrował wariograf? Masz szczęście, bo? Bo krzywda by mu się stała. Długo już jesteście ze sobą? 2,5 roku. 2,5 roku. Jesteś pewny tego związku? Tak, jestem pewny tego związku. Zależy mi na tobie i wszystko zrobię, żebyśmy byli razem. Brzmi poważnie. No, tylko jeszcze poczekać, aż będzie pierścionek. No, jeszcze jest jedno pytanie. No. Czy kiedykolwiek w trakcie związku z Ulą uprawiałeś seks z inną kobietą? Nie. Nie. No i fajnie. No nie. Tego nie oszukasz. Wiesz co, Ewcia? Chcesz porozmawiać jeszcze z psychologiem wcześniej, zanim to powiesz? No, najlepiej. Ja bym wolała wyjść. Tak? Pogadać sobie? Dziękuję. Dzięki. Przykro mi. Nie również. Staszek.
Przecież wiedziałeś, że jedziesz do tego programu. No tak, wiedziałem. No i co? I mówię otwarcie, nie zdradziłem jej. Ale wiesz, ilu tutaj siedziało i mówiło, że nie zdradziło, a potem i tak się przyznawali? Ja sobie jedną sytuację, znaczy nie pamiętam tej sytuacji, nie? Ale sobie przypominasz, jak można nie pamiętać sytuacji i sobie... Przypominam sobie, ale nie pamiętam jej do końca, nie? I nie jesteś pewny. Właśnie. I wtedy ci piknęło. A czy to o to było? Chodzi, nie? I zarejestrowało. Nie mogę jej powiedzieć, że jej zdradziłem, bo... Bo nie jesteś tego pewny. Świadom, nie jestem tego świadom. No, bo byłeś po alkoholu. No właśnie. To czekuj. Dlatego ty nie możesz... Właśnie. Możesz pić po prostu. Właśnie i tego nie robię. Nie, ja postaram się zrobić wszystko, żeby było okej, nie? Bo... Ale jeszcze nie wiesz co. Więc teraz czekasz na swoją kolejkę. U psychologa. Dam radę. Chodź, podprowadzę cię. Powodzenia. Ania nie mieszka jeszcze z Szymonem, dzieli ich 30 kilometrów. Mimo to i tak docierają do niej niepokojące sygnały. Już na samym początku naszego związku moja koleżanka doniosła mi, że on coś działał na imprezie, na której mnie nie było, z moją inną koleżanką Patrycją. Ostatnio jeszcze mama Szymona powiedziała mi, że Patrycja u niego spała, więc jak ja mam myśleć, że on mnie nie zdradził? Może i rzeczywiście zdarzały mi się dwuznaczne sytuacje, ale zawsze pozostawałem Ani wierny, ponieważ ją kocham i powinna skończyć z tymi głupimi podejrzeniami. Podejrzenia nie biorą się znikąd. No nie biorą się. Miałeś opinię. Prawda? Tak, miał opinię, kiedyś miał opinię Dawidamka, jeździł po klubach, różne rzeczy z różnymi dziewczynami robił. Potem się zmienił trochę, wręcz dziewczyny były troszeczkę w odstawkę, poszły trochę. To co cię tak zakręciło, że dziewczyny poszły w odstawkę? A, głupia miłość i później Ania. No tak. Mi się uspokoiło. A ale... Ania to jaka miłość? Prawdziwa moja. Ostatnia chyba. Tak? Ostatnia? Tak. Mam nadzieję. Jedyna? Po przerwie Szymon wyzna Ani prawdę, ale czy całą prawdę? Zdradziłem cię. No to świetnie. No to świetnie, Szymon. Naprawdę świetnie. Ale to był tylko ten... Ale dlaczego? W najbliższy wtorek w Rozmowach w Toku. Najpierw próba generalna. I rozumiem, że jaki ty masz plan na dzisiaj? No i teraz przy... Chodziło, żeby się oświadczyć, tak? No dokładnie, i do tego byśmy sobie teraz przyszli. Jak możesz, Majka? No i dobra. Co dalej się dzieje? Jak się zgodzi, to gdzie chcesz, z góry spadnie. Proszę. I jest super. Myślę, że róże byłyby lepsze. No i super. Potem pora na prawdziwe oświadczyny. Czy panie się zgodzą? Etytko, kochanie. Będziesz chciała być razem? Ewelinka, daj sobie spokój z tym człowiekiem. Gdybym wiedział, że nie pójdę za to siedzieć, to bym mu łeb upierdolił. Czy to piękne konfetti się zmarnuje? Rozmowy w Toku. We wtorek, 3 listopada. Ania jeszcze się uśmiecha. Za chwilę nie będzie jej jednak do śmiechu. Jaką prawdę usłyszy? Co twoja koleżanka miała na myśli, mówiąc, że Szymon coś działał na imprezie, na której był bez ciebie? Tak, no tej imprezy mnie nie było, bo musiałam potem jechać na tam rodzinną inną imprezę. I to było coś takiego, że koleżanka do mnie pisze wiadomość, że czy nie jestem zła na Szymona? Takie, no za co mogłaby być na niego zła? No bo potem się okazało, że tańczył tańce godowe z inną koleżanką moją. No i okazało się, że potem poszli do kuchni. Ona tak siedziała na blacie kuchennym tak rozkrakiem, on tak wpasowany w nią i coś tam sobie na uszko szeptali. Nie wiadomo, czy to szeptali, czy tam nie całowali się po szyjce. Tak. Całowali? Nie. Troszeczkę. Może w szyję, ale na tym zostaliśmy. No nie wiadomo, czy na tym zostali, no bo potem się okazało, że oni poszli razem do pokoju. Poszedłem odpocząć i przetrzeźwieć. Ona poszła się zapytać, czy wszystko jest okej. Tamta, która ci tutaj po szyi.
A to pytanie zadawała ci stojąc przy drzwiach, siedząc przy łóżku, leżąc obok ciebie, siedząc na tym łóżku? Na łóżku, na którym ja leżałem. No tylko siedziała obok, czy coś innego? No tylko siedziała, no. No dobra, dobra. Powiedzmy, że ci wierzę. Znaczy tak nie naciskasz za bardzo, nie drążysz tematu. Znaczy ten temat był jeszcze stary, znaczy no... Wybaczyłaś? Znaczy tak, wypominam mu zawsze przy kłótni. Aha, czyli nie wybaczyłaś? No, kobieta powie, że wybaczy, ale nie zapomni, tak? No właśnie. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie nocna wizyta koleżanki. Umowa miała być taka, że zabiera ją tam na jakieś piwo, czy tam jeżdżą sobie wieczorem, pogadają. Bo wiedziałaś, że dziewczyna ma problem, tak? Tak, straciła chłopaka swojego. No to ja musiałam jechać do domu, więc nie mogłam jechać z nimi. No, jak się okazało, że została na dłużej, nawet i na śniadanie rano u niego w domu, więc... Twojej mamie się to nie spodobało. No nie spodobało, ale jeżeli nie miałem, tak. Nie miałem nic na sumieniu, to dlaczego miałem... A to dlaczego mi nie powiedziałeś, ona mi to powiedziała. A co robiliście tej nocy? Wypiliśmy parę piw, słuchaliśmy muzyki, rozmawialiśmy, żaliła mi się. No, ale no... Mógł też inne rzeczy robić. Zdradzać mnie na przykład. W jaki sposób? No, zdradza się w sposób, albo się z kimś całuje, albo się z kimś uprawia seks. To jest chyba zdrada. No, to ja mam czyste sumienie. Zobaczymy. Szymon zniknął też i dobrze się bawił bez ciebie w Warszawie. Chciał uśpić twoją czujność. Tak, ja niestety dlatego, że mieszkam dalej, no dalej 30 km. Musiałam jeździć wtedy do domu, miałam wtedy maturę. I była taka sytuacja, że tam wieczorem piszemy ze sobą, już pojechałam do domu i no mówię, że idę spać. No i Szymon mówi, no dobra, to ja też odpadam. Rano wstaję, tam piszę z nim, jak ci się spało, dobrze, wszystko pięknie, ładnie. Po czym tydzień później mówił mi, że no nie spałem tej nocy, tylko przyjechała po mnie moja koleżanka i pojechaliśmy na imprezę. Ze swoim chłopakiem. Tak, a potem byliście na imprezę z jej chłopakiem? No nie, bo powiedział, że nie puści jej na tą imprezę beze mnie. No dobra, dobra, ale no, dlaczego mi skłamałeś, że idziesz spać, a pojechałeś na tą imprezę? No, wygodniej było. Tak, wygodniej było, no to świetnie. No dobra, to co tam robiliście? Graliśmy w karty, słuchaliśmy muzyki. Ja tam nie wiem, co wy tam robiliście. Ja nigdy nie mogę być niczego pewna co do ciebie, tak? Gdy... No, widocznie nie. No, chyba tak. Zwłaszcza jak mówisz taką nieprawdę, która jest bardziej wygodna niż kłamstwo, niż prawda. Niby tak. Może zajrzymy wyniki. Pierwsze pytanie, na które musiałeś odpowiedzieć po prostu tak albo nie, dotyczyło imprezy w Warszawie, na której tak dobrze bawiłeś się bez Ani. Czy na tej imprezie całowałeś się z inną dziewczyną? Nie chodzi oczywiście o buziaka na powitanie. Odpowiedziałeś w czasie badania, że... Że nie. To by się spodziewał. Był grzeczny. Wow, tym razem to by był. To się spodziewał. Tak. Drugie pytanie dotyczy nocy, kiedy pocieszałeś koleżankę tak skwapliwie, że spędziła całą noc pod twoim dachem. W czasie badania powiedziałeś, że nie odpowiesz na to pytanie. Dlaczego nie odpowiedziałeś na to pytanie? Naprawdę ciężko. Wolałem to przemilczeć. Tak? I wyjaśnić po programie. Tak? Tak. No to świetnie, Szymon. Bardzo fajnie, wiesz? Naprawdę świetnie, mogę zawsze tutaj polegać, ufać ci. Świetnie, bardzo fajnie. No nie uprawiałem z nią seksu. Tylko co? Tylko co robiliście, bo nie chciałaś odpowiedzieć na pytanie. Rozmawialiśmy tak, jak ci już przedstawiałem tą sytuację. I? No i słuchaliśmy muzyki. I dlatego nie chciałaś odpowiedzieć na pytanie? Dokładnie tak. Aha, no to świetne. No to możemy już chyba skończyć ten temat. Może to chodzi o to, że znowu Szymon nie wie, co jest dla ciebie zdradą, tak? Nie wiedział, jak to wytłumaczyć, więc może to o to chodzi, tak? Nie wie dokładnie, co jest dla mnie zdradą. Zdradą jest dla mnie albo namiętny pocałunek, albo akt seksualny, do którego wnoszą się nie tylko... Wiesz dokładnie, o czym mówię. Wiem dokładnie, o czym mówisz. A zatem chciałem powiedzieć, że...
Tak, w takim razie zdradziłem cię. No to świetnie. No to świetnie, Szymon. Naprawdę świetnie. Ale to był tylko ten... Ale dlaczego? To głupota, po prostu emocje. Jednorazowy po prostu strzał. Tak? No to... No, dobrze. Świetny dobór słów. Szkoda, że się o tym dowiaduję tutaj, a nie powiedziałaś mi. Po prostu czasem jest... No. Taki czas, że po prostu potrzeba odskoczni, resetu. Tak, i... ode mnie, naprawdę. Jeżeli potrzebujesz ode mnie odskoczni, to chyba bez sensu, żebym z tobą była. To jest bardzo trudna sytuacja. Nie chciałabym, żebyście wyjeżdżali stąd sami z tymi wszystkimi kłębiącymi się myślami. Nie, pójdziemy, dlatego... ja co najmniej pójdę się napić dzisiaj. Bardzo cię proszę, żebyś zanim stąd wyjdziesz, spotkała się z naszym psychologiem. Mhm. Szymon, ciebie też proszę o taką rozmowę. Może. Porządku. Trzeba będzie to zrobić, tak wiesz, z klasą, bo myślę, że Ania zasługuje na to, żeby usłyszeć jakieś słowo. No właśnie. Tak. Mówię, że tak staje. Zapraszam cię do Ani. Dziękuję. Do widzenia. Dzięki. Wiesz, to słowo to na... Wiem. No. Gosia i Irek byli moimi gośćmi kilka miesięcy temu. Spierali się wtedy o metody antykoncepcyjne. Wkrótce po naszym spotkaniu wzięli ślub. Gosia jednak do dziś zadaje sobie pytanie, czy to był dobry pomysł? 2 tygodnie przed ślubem Irek wywinął mi numer. Wrócił o 4 nad ranem. 2 tygodnie po ślubem sytuacja się powtórzyła. Podejrzewam Irka o zdradę. Minęły dopiero 2 miesiące od ślubu, a on już wyrabia takie rzeczy, więc zastanawiam się, co będzie dalej. Nigdy nie zdradziłem mojej żony Gosi. Chętnie poddam się wykrywaczom kłamstw, żeby udowodnić mojej żonie, że jestem wierny. Słyszałaś? Żonie. Żona, 2 razy, z taką dumą podkreślone. Jesteś dumny, że jesteś mężem? Oczywiście. Ale pierwsze wyjście było przed małżeństwem, tak? No i co z tego? Kawalerskie. No, tak, kawalerskie. Oczywiście. Nic takiego się nie stało. Irek, okłamałeś, rozumiesz to? Ale daj sobie powiedzieć, co okłamałem? Wyskoczyło i tyle, no miałeś co? Wyjść na chwilę, wróciłeś nad ranem o 4, rozumiesz? No i co? Tu cieszę się, że w ogóle wróciłem. Aha, ja mam się cieszyć? No pewnie. No dziwne. To no, dlaczego od razu poszedłeś się kąpać, od razu włączyłeś pranie? Dlaczego? No bo tak. Przeleciałeś jakąś kurwę? Proszę cię, Gosia. Nie. Po prostu zachlałem pałę i tyle. Tak, zachlałeś. No, pewnie. Mhm. I kawalerskie, potem... wiesz co jest kawalerskie? Irek, proszę cię. A wam się wszystko kojarzy od razu z dziwkami, z jakimiś, nie wiem, dupami. Posłuchaj mnie, to jest trochę dziwne. Gość wraca z kawalerskiego i wrzuca rzeczy do pralki? Śmierdziały, no. Czym? Ogniskiem. A nie, to zmienia postać rzeczy. To jest ale ogromny Irek, zapach. To jest zupełnie... Irek, proszę, wiem, jak ci siedzi przy ognisku, jest fajnie. Ale Irek, jak ci otworzyłam drzwi, nie czułam ogniska, rozumiesz to? No, ale dostałaś to, co miałeś. Tyle, no. Co nigdy rzeczy nie rzucasz do pralki, bo tam, tam i tam. No. A teraz nagle do pralki. Dziwne. I co jeszcze zrobił? Poszedł się wykąpać i poszedł spać do drugiego pokoju. A. Dlaczego do drugiego pokoju? A dlaczego? Bo mamusia przyjechała oczywiście na inspekcję. Tak. No pewno, no to idę się spać, bo pijany jestem, to idę spać, tak? Z tak? drugiego pokoju. No, nie. A później pierwsze pytanie, czy mnie zdradziłeś z jakimiś kurwami? No weź ty, pomyśl trochę. Weź pilnuj języka, proszę cię. Pomyśl. No. No nie ma tematu, kawalerskie. Było. Gosia słyszała kobiece głosy na kawalerskim? No tam się tam przewinały może jakieś, ale to nie do mnie na pewno. Przyszły, zobaczyły i poszły, no. Co zobaczyły? Ale że komu nie było? Robić? Nie wiem, no. Właśnie cię pytamy. Kogo jesteś... nie było? No, no nie było żadnych dup, no. A teraz się jednak... Czy możemy się wyrażać? Kobiet. Dzięki. Dziewczyn. No. Czyli co, były czy nie były? Nie, nie było. A były głosy? Były no głosy. To... Były przechodzące głosy, no. Gosia, a ty masz naprawdę męska impreza to była. Wyczulony słuch masz naprawdę. A 2 tygodnie po ślubie? Kolejne. A to nie wiem, jakiś wyskok. No? No. Zwykły wyskok. Tak? No. To dlaczego pokasowałeś SMS-y połączenia, jak wróciłeś do domu? Nie pamiętam. Dlaczego się logowałeś na BADO? A to nie ja. Chciałem pokazać szwagrowi, wiesz? Tak, a jednak się okazało, że jego tam nie było. Przepraszam, co chciałeś? Bo nie ma konta. No, przepraszam.
Co tak? Chciałeś pokazać szwagrowi, bo chciałabym się włączyć, żeby nadążyć za tokiem. Stronę randkową. Szwagrowi stronę randkową. Tak, a ja założyłem parę lat wstecz i w ogóle o nich zapomniałem. I tak jakoś mi się przypomniało trafem. I pokazałeś mu tą stronę, po co? Jak to wygląda? Irek, on z tobą na tej imprezie w ogóle nie był. Ale byłeś teraz rozmawiamy mnie... o stronie, Irek, byłeś... a nie o imprezie. Dobrze, ale poszedłeś do niego na chwilę. Powiedziałeś, do widzenia, poszłeś na imprezę. Wierzysz jemu, a nie mi, tak? Są osoby, które to potwierdziły. I gdzie byłem? No tam, gdzie byłeś. Jeszcze miałeś bransoletkę, więc chyba wiesz, gdzie byłeś. No, w mechanicznej. No. No. Znaczy się na dyskotece. No. Wielka mi rzecz. No i byłem, no i co? I tam też się zdradziłem, tak? Na dyskotece, w kiblu. Ile czasu spędziłeś ze szwagrem, instruując go na temat tego portalu randkowego? Nie wiem, z godzinę, półtorej może. No, na długość butelki prawdopodobnie to było. I czyli był alkohol znowu. Tak, był. Oczywiście. Dlaczego? Nerwy, stres. Jaki stres, no, człowieku? Wiecznie to samo. Ale jeszcze powiedz, że powody. Przez gościa pijesz. Jakie powody? Przeze mnie jeszcze pijesz, tak? Czy piłeś? Przeze mnie? Powiedz to, a ci się to nie opłaci. Dobra, to nie ma. Nie przez ciebie. Dobra, nie wiem, ale czy jak pisał, to się potem umawiał? Sam powiedziałeś, że pisałeś jedną, że możesz się z nią spotkać. Z jedną, no. Tak? Chciałem się po prostu to zobaczyć. Dlaczego? Nie spotkać jako z kobietą, tylko po prostu zobaczyć, pogadać. A co ty masz do gadania? Znamy ją od dzieciństwa. Po prostu. No to jak znacie się od dzieciństwa, to po co rozmawiasz przez portal? Ale długo mnie nie było na mieście, także długo, długo lat. No i podrosła i chciałem się z nią zobaczyć. No, podrosła! No tak. I z nim jest taka rozmowa, Irek. No ale ja cię nie rozumiem zupełnie. Zazdrosna jest, bo po prostu kocha. Ale dlaczego? Tak. Kochasz, kochasz. Dlaczego cię kocha? No właśnie, dlaczego ale dlaczego jest taka zazdrosna? No bo jakby dajesz mi powody. Dlaczego nie odbierasz telefonu, jak do ciebie dzwonię? O Jezu, ci tu masz tyle razy. Po co ci ten telefon? Ale śpisz? To co robisz przez 5 godzin, jak mnie nie ma? Śpi, no to jak ale śpi. Po co dzwonisz do mnie tyle razy? Tylko się spytać, dlaczego nie odbierasz telefonu. Mam cię, sprawę, a w tym momencie to nie odbierasz. Nie, jak sąsiadka piszesz, Erika w domu nie ma, ale ty piszesz SMS-a, normalnie jest coś ważnego, to dzwoniam i od razu jest... No, po godzinie. A nie dzwonię, co chcesz na obiad, kochanie? Pyry czy ziemniaki? No, no i taka rozmowa. A dlaczego nie odbierasz telefonu? Dzwonię tylko dlatego, żeby się spytać, czemu nie odbierasz telefonu? Dobra, Irek, ja chcę to powiedzieć, czy my zdradziłeś się, nie naprawdę? No. Gościnka. Tak nie jest. Moje szlak nie trafia. Nie również. No tak. Przecież wy jesteście w miesiącu miodowym niemalże, a ciebie już trafia. Już po miesiącu. Gosia, rozbawiliście mnie, przepraszam, bo to może powinnam popłakać sobie nad twoją niedolą. Ale Gosiu, ty dzwonisz tylko do... Nie, nie tylko do Ireczka po to, żeby się dowiedzieć, dlaczego nie odbiera. Nie, tak. Mam do ciebie, Irek, pilną sprawę, dzwonię, ale jak nie odbierasz. Ale jaka to jest pilna sprawa, że mama przyjechała? Nie, to jest się... pilna sprawa. Czemu nie odbierasz ja rzekomo dzwonię do ciebie, bo wiadomo, czemu ale w pracy Irek, telefonu słuchaj, nie odbieram. Ty jesteś... Słuchaj, ty jesteś w domu. Przepraszam, a dobrze, dobrze, dobrze. Słuchaj, dawno tak się nie bawiłam. Słuchaj. No jak w pracy można telefon? Ale słuchaj, Irek. Szef Pacia, ja halo, halo. A właśnie dlaczego nie odbierasz telefonu w pracy? Ale to nie chodzi teraz o pracę. Nie, ale słuchaj, nie, ale czy robisz mu aferę o to, że nie odbiera w nie, pracy? Nie, jak? Absolutnie. No, nie, w ogóle. Irek, zaraz dajesz w łeb. Ani razu ci nie zrobiłam akcji. Mam w nosie telefon, po prostu. I gdyby zastanów nie żona, się, co powiedziałeś. Właśnie, gdyby nie żona, to bym tego telefonu w ogóle nie miał. Mi tam do szczęścia telefon nie. Tego nie odbierasz. No. No bo jesteś zajęty. To po co mi telefon? Po co dzwonić do mnie w ogóle tyle razy? No, oddaj mi dzisiaj swój telefon i będzie święty spokój. Proszę bardzo. Dobra, no. Mamy sprawę załatwioną. Dobrze. Będzie w porządku? Się okaże. Jak się dowiem prawdę. Ale jakiej prawdy? Czy mnie zdradziłeś? Otwieram kopertę zaraz i jeszcze się dojdzie to. No i będzie rzeźnia. Słuchamy w wyniku. Gosia poprosiła, żebyśmy... Słucham? Ja się nie boję, ja powiedziałem prawdę. Żebyśmy sprawdzili, czy byłeś jej wierny tej nocy na 2 tygodnie przed ślubem. Wtedy, kiedy, jak nam powiedziałeś, bawiłeś się przy ognisku, to był wieczór kawalerski, potem tak szybciutko, skwapliwie schowali rzeczy do pralki i poszedłeś spać niczym niezainteresowany. Czy tej nocy uprawiałeś seks z inną kobietą? Powiedziałeś, że... Nie. Możesz człowieka naprawdę wyprowadzić z równowagi, wiesz? No. Wieczór kawalerski.
Kawalerski, sami faceci. Tylko żebyśmy się dobrze bawili między sobą, znaczy no bez żadnych tam, no tak, no po prostu żebyśmy się bawili, no blisko i tyle, no. Powiesz coś? Nie jeszcze. Drugie pytanie dotyczy nocy, którą, jak twierdzisz, spędziłeś ze swoim szwagrem i wcale nie spotkałeś się z żadną z kobiet z portalu randkowego. Czy tamtej nocy byłeś na randce z którąś z kobiet z portalu randkowego? Nie. Przepraszam, no, Mirek, ale dawałeś mi powody. Dobra, i teraz wiesz co, ty się zastanów w końcu, czego ty chcesz, dobra? Zastanów się tak naprawdę. To nie dawaj im powodów. Przestań ty. Ja się staram, jak tylko mogę. No, myślę, że będą i żyli długo i szczęśliwie, że się rzucą na siebie, będą się całować. To dlaczego nie wracasz do domu? Najpierw to ja rozwiń te wszystkie wątpliwości, dobra? Dobra, przepraszam. Wszystkie. Przepraszam. I koniec kartki. Ale ty mnie też przeproś. Ja mam cię przeprosić? No tak, za ten... Przepraszam. No. No. Mówiłem, że nie mam czego ukrywać. Ale chciałeś coś dodać jeszcze? Ale już nic. I kochamy się. No. Dzięki. I robimy dzieci. Dzieci robią odpowiedzialni tatusiowie. Wstawaj, wiem, że do mnie się świetnie siedzi, wiem, że mogę być bardzo, bardzo ładnie. Trzymaj się. Dorota jest już z Arturem 3 lata, ale od kilku miesięcy podejrzewa, że jest zdradzana. Artur bardzo często wychodzi z domu. Jak się go pytam, gdzie idzie, mówi, że daleko albo nieważne. Ale czasami mnie zapewnia, że idzie z kolegami albo z bratem. A ja po prostu mu w to nie wierzę. Ona, nie wiem, jest chorobliwie zazdrosna o mnie. Wmawia sobie różne rzeczy, twierdzi, że spotykam się z innymi kobietami i tak dalej. Wychodzę sobie z domu. Ona po prostu jest przekonana, że zdradzam ją. Irytuje mnie to, już jestem tym zmęczony, szczerze mówiąc. Taki zmęczony. Przepraszam, że tak mówię, taki. Bardzo cię przepraszam, ale wiem, że czegoś się dowiedziała twoja dziewczyna tuż przed programem, prawda? No tak. Czyli, że nie jesteś taka przewrażliwiona? No nie. Co ci dokładnie powiedział? No, że jak mieszkał w Legnicy, ja mieszkam we Wrocławiu, że przespał się z taką Karoliną. Nie przespałem się z tą dziewczyną. Przepraszam cię, przecież chyba to powiedziałeś swojej Dorocie. Nie, no właśnie chodzi o to, że nie, że nie powiedziałem, że się przespałem. Owszem, były tam jakieś incydenty w postaci przytulania się i tak dalej, spojrzeń, ale jakby no nie doszło do niczego więcej. Co usłyszałaś? Jeszcze raz. Że przespał się z nią. No nie wiem, ja pamiętam, co powiedziałem. No to powiedz, co powiedziałeś, proszę bardzo. Że nie mam ochoty o tym rozmawiać. O tym, czyli o tym. I że wszystko wyjdzie po programie i tak dalej. Czyli urojenia. Najwidoczniej. Czyli nie przespałeś się z Karoliną? Nie ma takiej możliwości nawet. Zresztą ona brzydka była, nie podobała mi się. To po co się do niej przytulałeś? Po co ją całowałeś? No bo byłem lekko wypity, że tak powiem. Wybaczyłaś to przytulanie, czy nie? No wyjaśnił to tak. Mhm, czyli nie jesteś już o to zazdrosna? Nie. Ale nieufna bardzo. Czyli tak, nie zazdrosna, no, ale jednak. Dziwisz się. Masz jakieś zastrzeżenie co do Artura? Po przerwie. Kolejne kłamstwa. Co? Wariograf zwariował. Nie byłam tego taka pewna. W najbliższy piątek. Te dziewczyny wiedzą, co to hejt. Nawet za krzywe spojrzenie wyzywają i biją. Idę sobie miastem i jest taka dziewczyna tak ubrana jak suka. Krótkie spódniczki, takie dekolt i od razu muszę zareagować. Znęcałyśmy się na nią psychicznie albo ją wyzywałyśmy przy gronie znajomych. Że się sprzedaje, że jest lodziarą, bo jedna ma okaleć właśnie... Błagam cię, już nie powtarzaj tego, dobrze? Dostała z liścia, zużyłam rękę, ją uderzyłam drugi raz, później ją skopałam. Miała wybitego zęba.
połowę włosów, nie miała połowy. No i miała troszeczkę siniaków na twarzy. Jak z hejterek zrobić potulne nastolatki? Patrz, idzie ty. Co się gapisz? Nie dam się, śmierdzisz. Ale się ubrała. No i jak Wiola? Masakra. Rozmowy w toku w piątek, 6 listopada. Przed przerwą Artur zapewniał Dorotę, że jej nie zdradził. Zaraz na jaw wyjdzie prawda. No wychodzi czasami, bierze mój telefon. Nie ma go, potem ma... A co bierze twój telefon? Bo mówi, no bo on ma zalany ekran i on nie ma nic na koncie. I mówi, że po prostu on musi do kogoś dzwonić. Musi z kimś się tam kontaktować. I dzwoni z twojego telefonu? Tak. Bierze sobie, ja śpię, on bierze telefon, ja wstaję rano, telefonu nie ma, jego nie ma. Nie wiem, gdzie jest, nie mam kontaktu. To różnie, zależy jak się impreza potoczy. Ty, ale to jest sprytne. Zabierasz Dorocie telefon i ona nie może do ciebie zadzwonić, bo nie ma telefonu. Ale ona sobie radzi i tak się w końcu dodzwoni. Jakim sposobem? Niedaleko koleżankę mam. I dzwonisz do samej siebie. I wtedy Artur odbiera i już wiesz, gdzie jest. No nie zawsze odbiera. Ostatnio było tak, że dzwoniłam 15 razy, nie odebrał. Brat do mnie po prostu napisze, albo koledzy. I ty jesteś u brata. No, lubię się z bratem spotkać, pogadać. Już z bratem jakby też nie mieszkam jakiś czas i gdzieś tam... Jesteś zazdrosna o rodzinę, no Dorota, trochę chyba przesadzasz. Ale jaką mam pewność, że on idzie do tego brata, skoro ja nie mam telefonu? A on mi nie mówi, nie zostawił nawet karteczki, że idę do brata. A co najgorsze, kiedy już wyjdę i Dorocie uda się zacząć dobijać do swojego telefonu, to jest to po prostu telefon po telefonie, co 5 minut. Kontrola 100%. Mi aż smycz zaczynasz dusić tutaj na szyi, szczerze mówiąc. Całkiem niedawno zniknąłeś w nocy, kiedy Dorota spała. Owszem. Co to za ważny powód wyrwał cię z domu? Koledzy. Wyszliśmy sobie do baru na piwko pogadać. No i tak jakoś się nam przedłużyło, że mnie nie było całą noc. Do rana, w sensie. Nie wiem, 10, może 12, nie wiem. Nie patrzyłem na zegarek. Czyli to było wyjście z kumplami? Tak. A jak mam pewność, że to było z kumplami? Moje słowo. No właśnie, tylko twoje słowo. Nie było tam żadnych dziewczyn? Nie. Ty, klub dla mężczyzn. Może inaczej, nie obcowałem z żadnymi dziewczynami. Czyli u ciebie w związku wszystko w porządku? No. Tak, jest w porządku. To ciekawe, dlaczego tutaj rozmawiamy dzisiaj. No bo ta zazdrość przede wszystkim, zazdrość. Jeszcze ja chciałem też przebadać wariografem, żeby było udokumentowane wszystko. Że na przykład w ogóle nie musi się denerwować o twoją byłą dziewczynę, prawda? O, dokładnie. Bo też jest po prostu schiza na jej punkcie. Przecież doszło do tego momentu, że Dorota była zazdrosna o dziennikarkę tutaj z TVN-u. Kiedy żeśmy ustalali przyjazd tutaj. Ale ja tylko dlatego byłam zazdrosna, bo on mi tak zażartował i powiedział, że ona zadzwoni do niego, jak już jest po pracy, że ona chyba nam nie leci. No to... Artur, powiedziałeś coś takiego o mojej koleżance? Ja nie wytrzymam. I teraz wyobraź sobie, że jej chłopak to ogląda, no. Ty jesteś niezły mieszacz. Bo ja lubię sprawdzać po prostu, jak Dorota reaguje na przecież, przecież wiesz, że jest zazdrosna, to po co podsycasz tę zazdrość? No nie wiem, zazdrość jest też jakby oznaką tego, że zależy drugiej osobie, prawda? Nie dowiedziałam się, dlaczego tak cię denerwuje ta była dziewczyna Artura. Bo nie wiem, czy nie ma z nią kontaktu, nie wiem, czy z nią nie pisze, nie rozmawiają ze sobą, nie wiem, czy do niej nie jeździ. No przecież ona jest była. No to co, że była? No to jej nie ma. W związku nie, ale na spotkanie gdzieś może tak. Nie wiem, jak dotrzeć do niej, że po prostu mnie i Ankę już nie łączy kompletnie nic. Z czego się zresztą bardzo cieszę. Pytanie brzmi, czy odkąd jesteś w związku z Dorotą, uprawiałeś seks ze swoją byłą dziewczyną? Oczywiście, że nie. To ja, niewinny Artur. Dokładnie. Czy w okresie, kiedy jesteś w związku z Dorotą, miałeś jakiekolwiek kontakty seksualne z inną kobietą? Powiedziałem, że nie. Co? Wariograf zwariował.
Nie byłabym tego taka pewna. Ale ja jestem. Może jest coś, czego na forum nie chcesz powiedzieć po prostu. To jest dobra myśl. Porozmawiajcie poza kamerami, okej? Okay? To wam się należy, w końcu jesteście już trochę czasu w związku. Dziękuję ci za spotkanie. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję. Jeśli chcecie mieć pewność, czy wasza druga połówka jest wam wierna, wyślijcie zgłoszenie do programu. Na stronie www.rozmowywtoku.tvn.pl znajdziecie informacje o tym, co zrobić, żeby wziąć udział w badaniu Wykrywaczem Kłamstw. To badanie specjalnie dla was organizujemy. Potem pozostaje wam już tylko odebrać telefon, kiedy zadzwonią do was nasi dziennikarze. Ci mężczyźni to prawdziwi weterani. Oświadczali się już wiele razy i choć za każdym razem słyszą nie, to wierzą, że ich kobiety przed całą Polską jednak się zgodzą zostać ich żonami. Czego oczekujesz już w tej sytuacji, kiedy będzie, ona powie tak? Jak się zgodzi, to się chcesz z góry spadnie. Klęknęłem, poprosiłem ją o rękę, ona uśmiechnęła się. Że nie. Ponieważ dla mnie bardzo ważny jest wygląd zewnętrzny mężczyzny. No jakby dostał młotkiem w głowę. Dzieli nas taka duża różnica wieku, że ja nie wiem, czy ja chcę być jego żoną. Jak Ewa pozwolisz i państwo. Boże, nie no, ratunku. Będziesz chciała? Jutro w Rozmowach w Toku. Po raz czwarty proszę, zostań moją żoną.